Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk. Witam Was chyba w jednym z ważniejszych spotkań w FIFA 16 w trybie kariery Kamyka. Dzisiaj przed nami mecz ostatni z Burnley. Jeżeli zremisujemy, to mamy awans do Premier League zapewniony dla QPR. No, zobaczymy, czy wrócę do Liverpoolu, czy ktoś mnie wykupi. Właśnie w dzisiejszym odcinku tego wszystkiego się przekonamy. Także co, zaczynamy mecz z Burnley. No, ostatnio moja forma, czekajcie, muszę to aż Wam pokazać. Pewnie jest, gdzie to jest, moje działania chyba. Doskonała forma, no nie ma się co dziwić, strzelam ostatnio jak na zawołanie. Chciałbym sprawdzić, jak wygląda sezon i statystyki zawodników. Zobaczmy, Kamyk jest na miejscu szóstym, 16 bramek. No tutaj mogę jedynie wskoczyć może na top 3 po tym meczu. To byłoby i tak spore osiągnięcie z tego względu, że i tak dołączyłem w połowie sezonu, a zacząłem strzelać tak naprawdę 6 spotkań w tył. Także zaczynamy mecz ostatniej szansy. Kamery znowu na mnie. No dobra, na piłkę na mnie, czyli to będą bramki. Deszczowo, ale na Wyspach tak jest. No i co? Ostatni mecz w tym sezonie. Ależ to Kamyk zrobił. No idealnie, Philips taki dośrodkowanie strzał. Centrostrzał, jak ja to mówię. No ale dobra, będziemy mieli rzut rożny. Jeżeli ja tutaj się ładnie wystawię, pokażę mu rączkę, zagraj tutaj, a on dogra dokładnie. Aj, nie dograł dokładnie, niestety. Cherry, dawaj jeszcze do mnie. No, jesteśmy w polu karnym, a tutaj właśnie, halo panie sędzio. Nie. Tak bawić się nie będziemy. Ależ ładnie to zagrał do mnie. Ja mam mnóstwo miejsca, Kamyk broni Heaton. Ależ to było takie akcja z niczego, ale to zagranie główką mojego kolegi było całkiem pozytywne. Ja chyba zbyt zaskoczony byłem, chociaż teraz Cherry przejmuje piłkę. Co zrobi Cherry? Cherry poczeka, dośrodkowuje, nie ma tutaj miejsca dla mnie. A Diakite też zapomniał, jak się przejmuje piłkę. Kończymy pierwszą połowę, wynik 0-0 oddaje nam zapewnione miejsce w drugie. Zobaczmy, jak radzi sobie Southampton. Southampton też remisuje z Birmingham, jakkolwiek. Także jest na razie póki co dobrze, chociaż chciałbym strzelić na pożegnanie się z tą ligą bramkę. Cherry, dobrze, Kamyk ma tą siłę, ma strzał, broni Heaton po raz kolejny, przyjmuje Kamyk, faul, panie sędzio, drugi raz jestem faulowany. No nie wierzę w to. Dobrze, fair, do Kamyka, Kamyk broni Heaton po raz kolejny, ależ dzisiaj odwala robotę ten Heaton, ten bramkarz. No niesamowicie, tutaj moi chyba postanowili coś ze sobą pogadać i stracić piłkę, to było strasznie słabe. Hulet, dobrze, teraz mnie wypuść, idealnie, jestem na lewej nodze, ale zejdę na prawą, strzał i gol, jest 1-0, utrzymuje się moja doskonała, fantastyczna forma, no w kontra bardzo dobra, po rzucie rożnym dla nich, my wyszliśmy z piękną kontrą, Hulet to przyjmuje, no wypuszcza mnie idealnie, ja schodzę do środka, no i tutaj już nie było szans, ten dribbling mój, to opanowanie piłki, tutaj wszystko po prostu, no, współgra ze sobą, tak? I dlatego mogę tak w spokoju mijać sobie najwyższej klasy obrońców. Może ci obrońcy nie są najwyższej klasy, ale myślę, że już powoli tych najlepszych też mogę w ten sposób mijać i robić jak chcę. O, Kamyk teraz spokojnie. Kamyk. O, ale brzydko. Ale brzydki wślizg od tyłu. No, chciał chyba zakończyć moją karierę tym ślizgiem. Czy to będzie czerwona, czy żółta? Żółta kartka. No nic dziwnego. I jeszcze poproszę o piłeczkę tutaj na główkę i strzelimy drugą brameczkę i będzie idealnie. No, niewiele zabrakło. I jeszcze ostatnia akcja. Fer. Co zrobi Fer? Fer zagra do środka. Tu jest Hulet, który już mi asystował dzisiaj. Hulet, zagranie do mnie. Kamyk, fake shot. Kamyk. Może z daleka pokuszę się o strzał. Heaton broni po raz kolejny. I to będzie koniec tego spotkania. 1-0. Tak powinno się to zakończyć i my powinniśmy zakończyć to z awansem. Tak jest. Pomogłem klubowi. Tak jak na początku nie wiedzieli, czy Kamyk się nadaje. No byłem w dołku formy. Byłem w dołku formy, nie ma co ukrywać. Kamyk się cieszy, kamery wszystkie na niego. Tak jest. Nowa osiemnastka. Po prostu zrodzona z popiołu. Już byłem na samym dole po to, żeby wznieść QPR do Premier League. Burnley nawet nie oddało strzału, mimo że mieli rzuty rożne. Jak Southampton wygrało, więc jeżeli byśmy przegrali to spotkanie, to mogłoby być groźnie. A tak, awans. No i zobaczmy, co teraz. Teraz jest najważniejsza część.
Oprócz tego, że zrobimy sobie oczywiście sesję treningową. I zwinność powinna nam wskoczyć. Jeżeli dobrze, to zrobimy. Zobaczmy, czy coś nam wskoczy. Wykończenie może? No, wykończenie wskoczyło i zwinność, więc spoko. Niedługo 82 overall, klub awansował, no ale zaraz mnie stąd wywalą. W ogóle swoją drogą, jedno mnie dziwi. Dlaczego nie grałem ostatnich dwóch spotkań eliminacji do Mistrzostw Świata z Polską? To muszę sprawdzić. Zobaczmy inne ligi. To będzie chyba jako reprezentacja, czy coś takiego? Szwecja, nie? Reprezentacja? Nie. To musi być gdzieś w innej części. Tabelę. Zobaczmy tabelę. O, FIFA World Cup. A nie, jeszcze dwa spotkania są tak naprawdę. Dobra, myślałem, że już po prostu mnie olali w tej reprze i nic z tego. No ale dobra, skoro tak, to tak. Niedługo kończy się moje wypożyczenie. Ja stój, zatrzymaj. Za każdym razem pamiętajcie, żeby robić to symulację, no bo tydzień mija, możecie kolejną symulację robić i tak dalej, i tak dalej. Taktyczne rzuty wolne na A zrobiłem, także dalekie strzelanie plus jeden, orientacja też skoczyła, więc jest dobrze. Dobra, kolejny tydzień mija. Kiedy ja wracam z tego wypożyczenia? Zawodnicy nieobecni. O, czyli teraz będzie kadra grała. No dobra, czyli teraz lecimy jeszcze z meczami kadrowymi. Pewnie wezmę udział tylko w jednym meczu kadrowym. Czy mi overall skoczy na 82 właśnie? Tak, właśnie to się stało. Kontrola piłki 89, także spoko. Dribbling niedługo na 91, także też dobrze. No i zobaczmy. Luongo tylko z Australii. Aha, to oni tam mają jakieś mecze. A no dobra. No to my nic nie mamy w takim razie. Aha, Mistrzostwa Świata są w 2018. Co ja się martwię już? Stój. No właśnie, trzeba nie zapomnieć treningów. Dribbling mi teraz powinien skoczyć. Także cały czas to symulujemy. Taktyczne rzuty wolne mi dobrze wychodzą. To dobrze, będę może wykonywał kiedyś rzuty wolne. Dribbling jeszcze nie wskoczył, ale myślę, że po następnym treningu powinien wskoczyć. No i na razie co? Nic się wielkiego nie dzieje i jest okno transferowe, więc chyba wtedy wracam do Liverpoolu. Zaraz to sprawdzimy, zaraz to zobaczymy. Dobra, dribbling mi wskoczył w końcu na 91. Siła strzału też. Także no, rozwijam się nawet w wakacje, nie ma obijania się. I zaczyna się okienko transferowe. Wróć do klubu. Tak, wróć do klubu. 30 czerwiec i muszę wrócić do klubu. Ogłoszono piłkarza roku, no to na pewno nie będę ja. Dico z Brighton. Chyba on najwięcej bramek strzelił, tak mi się wydaje. No ale dobra, wracamy do klubu. Przegląd oczekiwań. Dobra robota, udało Ci się osiągnąć założenie na ten sezon cele. Wypełniłeś wszystko, czego od Ciebie oczekiwałem. Mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie Ci szło równie dobrze. Życzę Ci, żebyś nie stracił nic ze swojej pewności siebie, która pomaga Ci osiągnąć takie wyniki. A dziękuję bardzo, zobaczmy cele na ten sezon. No, ta średnia, blisko, stosunek bramek, no i bramek narypałem jak głupi, także... No tyle, dobra, to co, zawijamy z tego klubu, wracamy do Liverpoolu. No i wróciliśmy do Liverpoolu, mamy oczekiwania na bieżący sezon, to asystuj co najmniej 5 razy i musisz trafić minimum 8 razy do bramki. Myślę, że easy peasy, że nie będzie z tym problemu. No a my mamy, co, transfery, na razie nic wielkiego chyba się nie wydarzy, tak mi się wydaje. Rodgers jest zadowolony, znaczy Klopp, że wróciłem. I mamy spotkanie środowe z PSG. Okej, ja sobie przesymuluję szybko tylko trening i zobaczymy, czy z tym PSG będziemy grali, czy nie, co tam on o mnie sądzi, ten Rodgerso Klopp, bo to jest spotkanie towarzyskie, nie chciałbym za bardzo z niego grać, ale gramy z PSG. No dobra, no to co, sprawdzimy się po powrocie do klubu, jak w ogóle wychodzimy, zaraz, okej, zagrajmy sobie mecz i zobaczmy, jak w jakim składzie wychodzimy, czy to dalej jest takie gunwo, jak było. Kamyk, Ajp, Markowicz, kurde, déjà vu. No i cóż, z takim dużym klubem dawno naprawdę nie grałem. Zobaczmy, przecież to jest jedna z lepszych obron na świecie, chociaż nie wiem, w jakiej formacji obronnej wyszli na to spotkanie. Także, no cóż, zobaczymy, czy Ajp, czy Henderson, czy ktokolwiek, Markowicz na przykład, pomoże mi w rozwoju. No i czy będziemy mogli dobrze radzić sobie w tym klubie. O, lecz to zrobiłem, kamyk, spokojnie, Verratti mi siedzi na tyłku, ale ja, spokojnie, wyczekam.
Oj, kamyk, ale oddam. Wypuść mnie tu. Dobrze, kamyk finezyjnie i broń Arreola. Ależ to była akcja. Dobrze tam rozegrałem to. 40 numer mam teraz. No nie wiem, czy czym większy numer, tym lepszy jestem, czy czym mniejszy numer, tym lepszy jestem. Ostatnio w QPR się okazało, że czym mniejszy numer, tym lepszy kamyk. Henderson teraz do mnie. Kamyk spokojnie, mija sobie zawodników. Jestem w polu karnym. No troszkę chyba wariactwa się wdarło w moje strzały i w moją grę po tym dobrym sezonie QPR, ale to chyba dobrze. To chyba dobrze, że czuję się dosyć swobodnie na boisku. Okej, okay. Ajp, zagraj do mnie, ajp. Kamyk! Tak jest, forma jednak została i to on strzela kolejną bramkę, 60 już w swojej karierze. No jak tak młodego zawodnika w takich ligach grając i strzelając takie bramki, no można być z siebie zadowolonym. Co prawda PSG nie wyszło w najlepszej obronie świata, czyli no po prostu ani Thiago Silva nie ma, ani Davida Luiza, więc... są jakieś tam zastępstwa i dlatego jest mi o wiele łatwiej tam zdobyć tą bramkę, tak jak tutaj było to bardzo, bardzo proste. Ależ teraz poklepało PSG, że to nie wpadło. No nieźle. Spokojnie do środka. Kamyk strzał z daleka! Arreola broni. No tutaj mam ochotę na kolejną bramkę, nic dziwnego. No ale teraz podejdźmy bliżej, może znowu to zejście do pola karnego. Właśnie w ten sposób! Za prosto, 150 strzał celny, dużo tej statystyki po raz kolejny dochodzi. Za prosto, no po prostu, oni, nie wiem dlaczego ten komputer nawet na takim poziomie nie potrafi podejść do mnie w polu karnym, boją się na maksa. No zobaczcie, niby krycie jest, ale tu jest tak dużo miejsca, że ja mogę zrobić co chcę i strzelam bramkę na 2-0. Wygląda to jakbym grał na jakimś amatorze albo coś, ale wcale tak nie jest. O, ależ to zrobiłem! Kamyk po raz kolejny mija zawodników! Kamyk! Czy to będzie kolejna bramka? Tak jest! Hat-trick! Tak szybko strzelony hat-trick, że to po prostu... Kamyk, PSG leży, ruletka! Ten zawodnik w ogóle, Marquinhos to chyba był, nie wie co w ogóle się stało w tym momencie, strzał! No i celne są te strzały, bardzo, bardzo dobre wykończenie mam. 3 bramki w ciągu 15 minut. Markowicz teraz dostał kapitalną piłkę ode mnie, no mam mnóstwo miejsca i czasu. Co zrobi Markowicz? Schodzi do środka, wypuść mnie, strzał, broni Arreola. Ależ to nie byłem przygotowany za bardzo do tego strzału, mogłem strzelić swoją 4. bramkę przeciwko PSG. No i po raz kolejny zagranie do mnie. Z prawej strony można tylko zrobić jedną rzecz, zejście do środka, kamyk, lewa noga, broni Arreola. Ach, mogłem, no Milner tutaj jest zdegustowany, że aż tak gram samolubnie, no nic dziwnego, Kamyk miał 7 strzałów już, dobre zagranie, strzał, broni Verratti, tutaj ma piłkę i nic z tej akcji więcej nie będzie, chociaż Milner przyjmuje podanie do mnie, lewa noga, broni bramkarz, próba dobitki, ale Thiago Silva wybija w ogóle przed Thiago Silva, przed Lukas, przed Ibrahimowicz, no trener pod koniec był zdegustowany tą grą PSG, Coutinho teraz, jeszcze raz próba zagrania do mnie, proszę o tą piłkę, bo wiem, że jestem w formie Coutinho. Coutinho! Broni Arreola! No i znowu to samo. Tak jakby to było po prostu naszy tri... Nie! Jestem za dobry. Kamikade! Zobaczcie, między dwóch. No znowu za dużo miejsca. Oni tu mają problem z tym, że jeżeli ktoś rozgrywa na krótko, to oni nie potrafią nawet podejść do tego. Także, no, trener PSG musi zdecydowanie nad tym popracować, bo ja strzelam 4 bramki dzisiaj, odbieram sobie piłeczkę po raz kolejny. 9 strzałów miałem. Tak dużo strzałów dawno nie miałem. Chyba jeszcze forma z tamtego sezonu mi została. No zobaczcie, no... Ach, po prostu nic, tylko zachwycać się tym, jak dobry jestem w tym sezonie. Chciałem sprawdzić, czy jakieś kluby są mną zainteresowane. Zainteresowanie ze strony klubu FC Barcelona. Jeżeli Barca złoży po mnie, wiecie, zapotrzebowanie, nie przejdę do Barcelony. Nie zgodzę się w życiu na dojście do Barcelony. Moje serce bije dla Madrytu, więc no, nie byłbym w stanie tego zrobić. Musiałbym odrzucić taki nawet bardzo dobry kontrakt. Kolejny mecz mamy z Sevillą, a później gramy jeszcze z BVB. Także no... Ciekawe mecze przed nami. Ja dzisiejszy odcinek tak zakończę, jak on tutaj jest. No, nie chcę mi się za bardzo grać tych spotkań przedsezonowych, no ale jak widzicie, całkiem nieźle to idzie.
Moja wartość skoczyła o 34% po tym meczu z PSG. No chyba 44,5 miliona jakby za 20-latka płacili, to już by było nieźle, chociaż mamy przecież w głowie Martiala, który wiecie ile, za ile przeszedł. Także tak to wygląda. Ja bym chciał zobaczyć na statystyki zespołu i czy mogę zobaczyć statystyki Termaliki. Kto tam w ogóle jest i tak dalej. Nie Premier League, właśnie dajmy. Nie mogę tak chyba zobaczyć. Kto jest w właśnie Termalice. Szkoda, że nie można zobaczyć właśnie klubów z Europy. Czy można jakoś tak? No zaraz to sprawdzimy. Oczywiście nowy sezon, więc wszędzie będzie... Nie, no chyba nie można sprawdzić. Oczywiście no Termalika dalej jest, bo mieli tam 14 miejsce, więc jest, są, ale chciałbym zobaczyć, czy jakieś wzmocnienia, czy coś takiego miało miejsce, no ale nie miało. Sprawdźmy swój kalendarz. Mamy tutaj teraz te właśnie przedsezonową gierki, a później mamy Puchar Mistrzów, więc Liverpool zajął to drugie miejsce. Mamy pierw z Leicester mecz, a później mamy już Manchester United i później właśnie to. Zobaczmy, jak wygląda nasza grupa w ogóle Ligi Mistrzów, bo to też jest ciekawe. Copa Europe nie, Everton o, Puchar Mistrzów, no tu bym chciał zobaczyć, tylko ja bym chciał zobaczyć fazę grupową. Tutaj jeszcze wiemy, no dobra, czyli nie możemy zobaczyć fazy grupowej. No to szkoda, to możemy zobaczyć chyba przez kalendarz, tak? Czy jeszcze w eliminacjach my musimy grać? Chyba musimy grać w eliminacjach. A co to dziwne. No ale dobra. Skoro tak, to tak. Czyli zajęli chyba trzecie miejsce, bo dwa pierwsze chyba są premiowane od razu awansem do fazy grupowej. No dobra, tak się kończy to. Tak zaczyna się nowy sezon, zaczyna się fenomenalnie. Skończyliśmy sezon, zaczęliśmy sezon. Teraz czas przejść do konkretów. Kolejny sezon. Chciałbym w końcu zostać wyróżniony jakoś pod koniec roku jako dobry zawodnik danej ligi, jako najlepszy zawodnik danej ligi. W Premier League będzie ciężko, jeżeli zgłosi się jakiś może klub z Serie A, może jakiś słabszy klub z Hiszpanii, kto wie co się stanie. Póki co ten pół sezonu spędziłem w Liverpoolu, było średnio, pół sezonu w QPR, gdzie było na początku średnio, ale pod koniec z petardą wchodzę też w ten sezon, więc jeżeli podoba Ci się ta seria, nie zapomnij łapce w górę, udostępnić ten film, powiedzieć swoim kolegom, że hej, ten kamyk nawet spoko nagrywa tą karierę, może spróbuj obejrzeć, może Cię to zainteresuje. Także to było na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam bardzo z ciepło, nara!